jakby oczywiste jest to, że osoby będące jurorami w takim programie, tak oglądanym, tak wpływowym, tak świetnym czasie antenowym, stają się, czy tego chcemy, czy nie, tak działa mechanizm telewizji, autorytetami, które są zapraszane do różnych pism, wypowiadają się i tak się rzeczywiście dzieje. Pan Nergal w jednym z tygodników w tej chwili występuje, parodiując Ojca Świętego w stroju Ojca Świętego, z szatańskimi gestami i za nasz abonament to się dzieje. No, ciekawe, co by było, gdyby pan Nergal podarł symbole religijne muzułmanów czy środowisk żydowskich. No, myślę, że telewizja publiczna nie zdecydowałaby ciekawe, się. Ciekawe, co by było, gdyby pan Nergal wymyślił podobny tytuł swojej piosenki, jak tej, którą ma obecnie. Chrześcijanie do Lwów, dokładnie tak brzmi ten tytuł. Tak, to na przykład gdyby... Pachnie nienawiścią chyba, Chrześcijanie, prawda? Do Lwów, czyli na śmierć, czyli nie wiem, gdyby była piosenka Żydzi do gazu. Ciekawe, czy mógłby występować w telewizji publicznej, prawda? Analogiczne, ewidentnie. Czy my możemy jakoś interweniować w tej sprawie? Ja uważam, że w ogóle no, to jest ten proces, że katolicy są czasem no, za mało zdecydowani. My jesteśmy ludźmi pełnymi pokory, jesteśmy ludźmi, którzy nie biją się o swoje i uważam, że powinniśmy tak jak muzułmanie walczyli o swoje, no już różnymi metodami, może nie takimi. Niektóre prawda, środowiska muzułmańskie szły w tym bardzo daleko, ale mam na myśli zdecydowaną postawę. Środowiska żydowskie również, bardzo zdecydowana postawa i to przynosi rezultaty. I ja uważam, że my katolicy też powinniśmy nie zgadzać się na to, żeby było w Polsce łamane prawo. Telewizja publiczna ma w ustawie w ogóle zapisane, że powinna respektować wartości chrześcijańskie. Więc jest tu łamane prawo i jest tu łamane po prostu no, pewna kultura, pewien szacunek do religii. Nawet gdyby tego nie było w ustawie, to po prostu tego nie powinno w żadnym wypadku być. Ja jestem zwolennikiem na przykład takich akcji, jaka kiedyś była akcja katolików świeckich wobec machiny, która naigrywała się na okładce z Matki Boskiej i po prostu ci katolicy, internauci zrobili wielką akcję, apelowali do reklamodawców, że jeżeli będą się ukazywać w takim piśmie, to oni nie będą kupować ich produktów i rzeczywiście to pozytywnie wpłynęło na cały ten proceder. Już machina drugi raz nie odważyła się na tego typu skandaliczne zachowania i ja myślę, że my też powinniśmy po pierwsze zalać telewizję publiczną listami. Po drugie, my politycy oczywiście też mamy tutaj swoje obowiązki. Ja na najbliższym posiedzeniu Komisji Kultury z koleżankami, kolegami wystosujemy dezyderat do telewizji publicznej, do prezesa TVP, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z protestem przeciwko takim zachowaniom i z prośbą o ustosunkowanie się. No bo po prostu to jest jeden wielki skandal i cieszę się, że też hierarchowie Kościoła, księża biskupi też włączyli się w tę akcję. My musimy być razem. Jeżeli nie będziemy przeciwstawiać się takim zachowaniom, to niestety będziemy pokazywać, że nam to nie przeszkadza. No, musimy tutaj działać razem, tak jak przedstawiciele innych religii. Wtedy będą nas szanować. Panie pośle, a jak w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji? To jest ciekawa sprawa. No cóż, widocznie środowiska, które w tej chwili rządzą telewizją publiczną, no, akceptują takie mechanizmy. Straszne rzeczy się dzieją z telewizją publiczną. Ja nie mogę zrozumieć tej zmiany. Od kiedy mamy nowe władze, od kiedy pan Juliusz Braun, były polityk Unii Demokratycznej, Unii Wolności, jego zastępca, już nie pamiętam, były wiceminister rolnictwa, nawiasem mówiąc, to takie osoby, tylko dlatego, że z PSL-u, prawda, zostają teraz prezesami telewizji, objęli stery w telewizji. To zatrudnienie pana Nergala na ten intratny, bardzo prestiżowy kontrakt to jest wierzchołek góry lodowej, ale na przykład brak transmisji, chyba pierwszy raz w historii, ze Światowych Dni Młodzieży w telewizji publicznej, podczas gdy sygnał Światowych Dni Młodzieży był na całym świecie za darmo. Czyli to były zerowe koszty, można było to po prostu brać. Wziąć satelity za darmo. Przełączyć i jest. I zobaczyć telewizor. I jest. To na przykład telewizja Trwam no, fantastycznie jakby zapełniła tą lukę. I ja oglądałem te relacje po prostu w telewizji Trwam, ale wychodzę z założenia, że po to mamy media publiczne, żeby tego typu wartości młodzi ludzie mogli w Polsce zobaczyć. Bo ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu i świętej pamięci ojciec święty Jan Paweł II i ojciec święty Benedykt XVI są w telewizji publicznej przedstawiani wyłącznie jako mili, uśmiechnięci
starsi panowie. Znaczy ja w kółko oglądam tą scenę niezwykle ciepłą, zresztą piękną, jak błogosławiony Jan Paweł II mówi, że po maturze chodziliśmy na kremówki. To jest piękna scena, ja ją bardzo lubię, ale już na przykład nauczania Ojca Świętego w sprawie aborcji, w sprawie małżeństwa, w sprawie życia, konkretne nauczanie, tak? Nie tylko ciepła scena o kremówkach, ale konkretne nauczanie. Co Jan Paweł II do nas mówił? Co ojciec Benedykt XVI do nas mówi? Tego już w telewizji publicznej nie zobaczymy. I jakby w roku beatyfikacji Jana Pawła II, w sytuacji, kiedy kardynał Ryłko ze strony Watykanu, Polak, tak, ze strony Watykanu w ogóle zajmował się Światowymi Dniami Młodzieży w Madrycie, przy tylu akcentach nie ma transmisji po raz pierwszy chyba Światowych Dni Młodzieży. No to jest też sprawa, którą będziemy podejmować na Komisji Kultury, ale to jest kolejny po Nergalu sygnał, że telewizja publiczna absolutnie odchodzi od wartości chrześcijańskich. I to jest jakby ostatni dzwonek. My musimy protestować przeciwko takim zachowaniom, bo telewizja publiczna to nie jest własność pana Brauna i pana wiceministra rolnictwa z PSL-u, tylko to jest własność nas wszystkich. To jest pewne dziedzictwo, które należy do narodu. Ja nie mówię tu już tylko o abonamencie, ale w ogóle o tym, że z pieniędzy publicznych ona została stworzona, jest utrzymywana. I skoro nawet w ustawie jest wyraźnie napisane o poszanowaniu wartości chrześcijańskich, to my mamy prawo domagać się swoich praw, swoich, że tak powiem, możliwości oddziaływania na Polaków, bo telewizja publiczna tak naprawdę moim zdaniem ma większe oddziaływanie na codzienne życie Polaków, bo oni oglądają, zastanawiają się, wchodzą, czy w ogóle telewizja, wchodzimy codziennie jako osoby występujące w telewizji do mieszkań Polaków i to, że była szansa, żeby 3 miliony, 4 miliony Polaków obejrzało to, co Ojciec Święty Benedykt XVI mówi do nas, do młodych ludzi, o tworzeniu rodziny, o nierozerwalności małżeństwa, o poszanowaniu dla życia, prawda? Znaczy, to mogło obejrzeć 3 do 4 milionów ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, a w wyniku decyzji telewizji publicznej, zarządu TVP, kierownictwa, tego nie obejrzeliśmy i na to zgadzać się nie można. To nie chodzi o to, że w telewizji publicznej już nie pokazują, czy tam bardzo mało pokazują przedstawicieli tej partii, a jakoś podejrzanie dużo przedstawicieli innej, prawda? Bo jakoś tak kiedyś sobie analizowałem, ile na przykład przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości są pokazywani. Ale to tak naprawdę jest sprawa drugorzędna, bo jeżeli zaczyna się usuwać wartości chrześcijańskie, prawda? Zaczyna się promować wrogów chrześcijaństwa, satanistów, to robi się naprawdę sytuacja bardzo niepokojąca. W kraju chrześcijańskim zamiast transmisji z Światowych Dni Młodzieży mamy Nergala. To warto też o tym pamiętać w czasie wyborów. Panie pośle, musimy kończyć. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję. Ja przypomnę, naszym gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia. Oczywiście także jutro w sobotę, godzina 21:40. Kłaniam się.